Cześć, witam Was w odcinku takim oczywiście cyklicznym, że tak powiem, raz na pół roku, w którym oto pikiem swoje przedstawiam, że tak powiem poetycko. No i pragnę Wam oczywiście przedstawić, co ja tutaj wynioskowałem ze swojego zamyślunku. Oczywiście od razu przestrzegam, ja na przestrzeni ostatnich lat miałem srebrną odznakę. Znaczy dobra, w tamtym roku miałem brązową, ale tamten rok się nie liczy, bo mnie oszukali perfidnie, bo w tamtym roku wprowadzili to, co jest dzisiaj. Czyli takie coś. Wprowadzili to, co jest dzisiaj. Bo wcześniej było normalne. Tak, wcześniej było fajne, to było super, drużyna marzeń i to było najlepsze. To, co jest tutaj. A potem wprowadzili to i ja nie wiedziałem, o co chodzi. A teraz już wiem, więc wszystko będzie w porządku i dostanę srebrną odznakę. Znaczy, chcę mieć złotą, ale myślę, że dostanę srebrną na pewno. Więc jedziemy. Która drużyna awansuje bez porażki? Myślę, że to będzie SK Gaming, które tutaj sobie zakupiłem. Nakryka zostanie zablokowana i nie będzie można jej używać ani wymienić do końca etapu. Czyli muszę mieć dwie naklejki SK Gaming? Chyba na to wygląda. Dobrze, zobaczymy. Kto odpadnie bez porażki, zostawię na koniec. Znaczy, kto odpadnie bez zwycięstwa, przepraszam. Tutaj widzicie, właśnie SK Gaming jest zablokowany, czyli tutaj będzie SK Gaming na pewno w tych 7 drużynach, które awansuje, bo siłą rzeczy, skoro wygra 3-0, to awansuje. Więc muszę kupić jeszcze jedną naklejkę, nie spodziewałem się tego, sorry, zapomniałem. W każdym razie będzie na pewno to Astralis, bo Astralis to taka drużyna, która która musi się dostać, no bo Astralis dobrze gra, Astralis, no ogólnie to dobra drużyna i uważam, że na pewno się dostaną, tak uważam. No, następną drużyną, którą raczej się spodziewacie, no to na pewno jest Fnatic. Fnatic, które w sumie też ma mocną drużynę i też w sumie zdziwiłbym się, gdybyś ktoś nie obstawił na Fnatic, bo raczej mają dobrą formę, choć ja ostatnio wróciłem do CS-a ostatnio. Dlatego też nie jestem wtajemniczony, że tak powiem, w te mecze. Ja obstawiam to na podstawie tego, co inni obstawiają, na podstawie rankingu HLTV i na podstawie własnych przeżyć z przeszłości. Wiem, że Virtus.pro nie jest w najlepszej formie, ale liczę, że się dostaną, choć tutaj oczywiście niestety ich nie ma w moich obstawianiach, od razu uprzedzam. Chociaż też można byłoby zaryzykować, bo mówili tam, że wrócą w Krakowie, w Polsce, że wrócą ten, ale czy w to wierzyć, nie do końca, nie jestem przekonany. Ale dobra, przejdźmy dalej do głosowania. Następne będzie też North, które również oczywiście Magisk, boy to magiczny chłopak, naprawdę czarodziejskie głowy, sam taki chciałbym być. Oczywiście taki nie jestem niestety, ale może kiedyś taki będę. No, North to następny mój wybór, bo to też bardzo spójna, dobra drużyna. Następne to G2, no bo to też jest również tak jak reszta w moich wyborów, dobra drużyna, jest tam dużo dobrych zawodników. I uważam, że na pewno będą mieli ogromniaste, że tak powiem, szanse, taki kolokwializm beznadziejny użyję, ale myślę, że się dostaną, dobrze. Następna drużyna to będzie FaZe Clan, która jest też wysoko w rankingu HLTV i powiem szczerze, że gdybym tego nie zobaczył, to najprawdopodobniej na nich bym nie postawił. Ale uważam, że FaZe Clan ma naprawdę szansę na zrobienie czegoś na tym turnieju. Naprawdę. I to nie jest tak, że ja to tak po prostu, nie wiem, jakoś tak to wywnioskałem, tylko po prostu czuję to w głębi duszy, w trzewiach to czuję swoich, że tak powiem. No i ostatni mój wybór to Cloud9, które obstawiało w miarę dużo ludzi, jak patrzyłem, w sensie na tych różnych ludzi. No, tak dziwnie to, sorry, że tak się motam, ale muszę jeszcze się rozgadać. W każdym razie tak, Cloud9 to jest dobry wybór, bo mają też szansę, choć to jest pewne ryzyko. Ale zastanawiałem się pomiędzy Pentą a Cloud9 i podjąłem, że Cloud9 to jest mniejsze ryzyko. Dlatego Cloud9 to jest wybór mój tutaj na... mój wybór na pikem. No i ostatnie miejsce jest dla SK Gaming, do którego muszę dokupić jeszcze jednego stickera, żeby mieć tutaj miejsce dla SK Gaming. No i ostatni, kto przegra z trzema porażkami, zastanawiałem się pomiędzy Vega Squadron a Flipside Tactics, ale jak widzicie tutaj kropkę, wybrałem Flipside Tactics, ponieważ nadal liczę na przebudzenie Virtus.pro i liczę, że Virtus.pro pokona Vega Squadron, co raczej jest prawdopodobne, nawet w beznadziejnej ich formie myślę, że stać ich na to, żeby pokonać Vega.
A Flipside naprawdę ostatnio, znaczy no, jest nisko w rankingu HLTV, nie wiem jak ostatnio grali, ale na ostatnim majorze też wytypowałem, że odpadną 0-3 i odpadli. Więc nie sądzę, żeby w tym, na tym majorze było inaczej. A w Immortals naprawdę wierzę. Naprawdę wierzę, że oni mają jakąś tam szansę na wyjście z grupy, ale jednak na przykład, nie wiem, wygra z nimi Cloud9 i jakoś tam się dostaną, co nie? Takie coś. No więc, jak widzicie, moje pick and pack się składa w to miejsce z SK Gaming, tylko potrzebuję dokupić, tak jak mówiłem, jeszcze jednego stickera. No muszę sprzedać niektóre stickery z poprzednich majorów, ale... Znaczy niektóre, no dwa stickery takie muszę sprzedać, takie... Po 50 eurocentów to żaden taki problem dla mnie, mam dużo tych stickerów z poprzednich majorów. Właśnie, jeszcze miałem powiedzieć o tym, że ten major jest u mnie w moim mieście rodzinnym, że tak powiem, tak, w Krakowie, czyli tutaj gdzie mieszkam, tak. Ale niestety nie będzie mnie tam, bo wiecie, wakacje, tu się jeździ, tam się jeździ i niestety nie będę mógł tam się pojawić. Szczególnie, że to nie jest ESL w Katowicach i nie będę mógł sobie wejść za darmo. Na tym to polega. Wiecie, jeszcze też różne inne eventy w te wakacje, jakieś tam wyjazdy, dużo pieniędzy trzeba wydać. I to nie jest tak prosto, żeby uzbierać w moim przypadku 200. No, ale dziękuję wam za obejrzenie. Myślę, że się podobało i myślę, że razem dostaniemy złotą odznakę i będziemy się wszyscy radować, cieszyć, jak ci wszyscy ludzie na placu czerwonym, kiedy Armia Radziecka przechodzi w każdy dzień zwycięstwa. No, to takie porównanie w ogóle nie wiadomo skąd wzięte. No. Ale kończę już gadać bezsensownie i dziękuję wam za obejrzenie i liczę, że będą dobre wyniki. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.